Starszy z mężczyzn, korzystając z tego, że przy ledzie nie było ekspedientki, wziął z półki dwie butelki gatunkowego alkoholu o wartości 150 zł i ruszył do wyjścia. Automatyczne drzwi w tym czasie blokował młodszy z mężczyzn. Kobieta zorientowała się, że panowie chcą wnieść towar i płacąc za niego i ruszyła w ich stronę. Wówczas 18-latek odepchnął sprzedawczyni i obaj uciekli. Szybko zostali zatrzymani przez policję. Każdy z nich miał przy sobie nienaruszoną butelkę alkoholu, która już wróciła na sklepowe półki. Starszy mężczyzna od tylko za wykroczenie. Młodszy, który zaatakował sprzedawczynię za kradzież rozbójniczą, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności.